Cześć, tu Cerbol Motocykle. Dzisiaj na hamowni Yamaha MT-10 z rocznika 2020. Motocykl przyjechał na wystrojenie z takim oto wydeszkiem Dominator. Ma krótki tłumiczek i dodatkowo taki fajny tłumiczek środkowy. Oczywiście do kompletu Decat. Filtr powietrza został oryginalny, papierowy. Ma też usunięty zawór wydechowy, układ dopalania spalin oraz pozbawiłem go takiego strasznego dławika, który siedział w airboxie i sprawiał, że no, drastycznie brakowało mu powietrza. Tak trochę lepiej, co? Jakie wyniki strojenia? Spójrz tylko na to. I moc, i moment poszły naprawdę ostro do góry. Zaskakująco mało miał fabrycznie 140 koni. W tej chwili ma 154, także mamy 14 koni na górę i 6 niutków w górę wartości maksymalnych, bardzo fajnie w szerokim zakresie. Co jeszcze zrobiłem? Po pierwsze przesunięta odcinka 800 obrotów, obniżona temperatura załączania wiatraka o 5 stopni, wyłączony limiter prędkości, wdrożony też popcorn w mapie w trybie pierwszym. Tak wyglądała mapa przepustnicy w trybie pierwszym. Jak widać tutaj ten dół miał mega przymułkę. Zobacz na to, tu dopiero przy 5000 zaczyna de facto ostro otwierać. Natomiast po korektach wygląda to tak. Mamy motocykl zdecydowanie bardziej liniowy i przewidywalny. Fabrycznie on ma też tutaj w tym miejscu, spójrz na to, nawet przy niskich otwarciach przepustnicy, jak rosną obroty, to on otwiera tą przepustnicę mocniej, także de facto motocykl sam przyspiesza i sam dodaje gazu, mimo tego, że kierowca niekoniecznie chciał to robić. Także to też skorygowałem i w tej chwili wygląda to tak. Także będzie zdecydowanie bardziej posłuszny i przewidywalny. Wszystko gotowy. Thank you.